Republika po południu, kontynuujemy program. Marcin Bąk, witam Państwa, szczególnie tych, którzy teraz rozpoczęli przygodę z telewizją Republika w czwartek. W tej części programu rozmawiać będziemy z naszymi gośćmi, politykami. A tymi politykami jest goszczący in persona sua w studiu pan poseł Mariusz Gosek z Solidarnej Polski. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się państwu. A na łączach internetowych są wraz z nami przedstawiciel Nowej Lewicy, pan Maciej Kopiec. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Michał Urbaniak z Konfederacji, witam pana posła. Dzień dobry, kłaniam się. I pan poseł Dariusz Kurzawa z Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kilka spraw jest do omówienia, zarówno tych dotyczących wielkiej polityki, jak i kwestii gospodarczych, finansowych. Może właśnie od tych finansowych zacznijmy. Stopy procentowe to jest zawsze temat bardzo wrażliwy. Wszyscy go wcześniej czy później odczuwamy w naszych kieszeniach. Jest z nami przedstawiciel Lewicy. Panie pośle, jak Lewica patrzy na działania wokół stóp procentowych? Powinny być niskie, wysokie? Przede wszystkim Lewica patrzy na poziom życia obywatelek i obywateli. Polityka fiskalna i polityka gospodarcza państwa odbija się już dzisiaj coraz bardziej na kieszeniach Polek i Polaków. Każda osoba, która zaciągnęła w Polsce kredyt, będzie widziała na swoim rachunku bankowym, że te raty stają się coraz wyższe. I to jest wynik polityki, która jest kompletnie polityką nieodpowiedzialną. To jest polityka pana Glapińskiego, który dba może o interes Narodowego Banku Polskiego, natomiast nie dba o interes obywateli państwa. I te działania w tym momencie oceniam bardzo krytycznie, podobnie jak i wszyscy ludzie, którzy w tym kraju mają kredyt, wszyscy ludzie, którzy operują na rynku gospodarczym. No, trudno oceniać inaczej. No, ta polityka państwa, polityka Zjednoczonej Prawicy doprowadziła do tego, że w naszym kraju mierzymy się z kryzysem inflacji, z kryzysem gospodarczym i to w dużej mierze przez to, że te działania od wielu lat są nakierunkowane nie na dobro gospodarcze kraju, tylko na dobro partii Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. Przedstawiciel Konfederacji na ogół ma inne zdanie w większości kwestii niż Lewica. Czy tak będzie tym razem? Znaczy tutaj w zasadzie no, trzeba o tym pamiętać, jakie są fakty właśnie tej poseł Kopca-Paru wspomniał dotyczących w ogóle tej polityki gospodarczej, jaka jest prowadzona. No, mamy też nieco inną optykę, jeśli chodzi o kwestie dotyczące tego, no, że stopy procentowe to jest jakby wycinek tylko tej rzeczywistości, która nas otacza i tego, co ma wpływ w ogóle na przykład na inflację, która zdaje się jednym z najgorętszych, najbardziej takich palących problemów w ostatnich miesiącach i najbliższych miesiącach, które też będą. Trzeba pamiętać o tym, że wzrost cen wynika nie tylko z wysokości stóp procentowych taniego czy drogiego kredytu, ponieważ mamy jeszcze inne aspekty, takie jak na przykład ceny energii, ceny choćby też paliw. I w tej kwestii też my tutaj działamy jako Konfederacja, ponieważ aby też Polacy mieli nieco więcej w kieszeni, by ceny też nie szybowały tak bardzo w górę. Złożyliśmy tutaj projekt, który obniżałby ceny paliwem między innymi. Obniżałby akcyzę, obniżałby VAT, obniżałby opłatę paliwową, opłatę dotyczącą emisji, opłatę emisyjną i też mamy propozycję dotyczącą obniżenia stawki VAT dla energii elektrycznej, bo trzeba pamiętać, że mamy jedną z najwyższych stawek w Europie, jeśli chodzi o VAT przy energii elektrycznej, 23%, jak dobrze pamiętam, więc no i to byłyby realne działania, które pozwoliłyby też na to, by Polacy mogli więcej zaoszczędzić, by ceny też tak nie szybowały, bo pamiętajmy o tym, że i energia, i paliwa właśnie powodują też, no skutkują wyższymi cenami w sklepach, jeśli te ceny są wyższe, no bo gdzieś każdy producent... Dobrze, ale same stopy procentowe. No, ja już wspomniałem też na początku, że same stopy procentowe,
mi się wydaje, że to jednak nie jest złe działanie, by podnieść te stopy procentowe w ogóle, ale czy podnoszenie stóp procentowych tak nagle, kiedy jeszcze parę miesięcy temu mówiło się o tym, że to szkolny błąd, by je podnosić, no to jest działanie już dość ryzykowne i chaotyczne, ponieważ no też pamiętajmy o tym, że właśnie tańsza podaż pieniądza napędza również inflację. Panie pośle, rzeczywiście szkolny błąd? Znaczy nie, no nie sposób zgodzić się z przedmówcami, dlatego że wiemy, że kryzys ten pandemiczny i popandemiczny dotknął całą Europę i cały świat i z tą dzisiejszą sytuacją ekonomiczno-gospodarczą mamy do czynienia z jej skutkami popandemicznymi na całym świecie. Tak naprawdę chciałem tutaj zwrócić też uwagę i odnieść się co do słów pana posła Lewicy. No, pan prezes Glapiński nie jest prezesem, który sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, tylko reprezentuje instytucje państwa polskiego, reprezentuje Narodowy Bank Polski i w tym kierunku patrzy. No, nie patrzy na to, żeby, nie wiem, danej partii politycznej żyło się lepiej, bo to przecież jest jakaś zupełna aberracja. No krótko mówiąc, trzeba tak zerkać na tą politykę fiskalną i tak inflacja jest, wiadomo, no, spowodowana tą bieżącą sytuacją. No pan prezes Glapiński wprost wskazał, że do stycznia maksymalnie może ona przekroczyć 7%. Powiedział to bardzo uczciwie, że tak może być, że z tym się trzeba będzie zmierzyć. No natomiast wiemy dokładnie, że staliśmy przed wyborem. No po jednej stronie był dramat przedsiębiorców, dramat tych wszystkich, którzy zmagali się z koronawirusem w sensie ekonomicznym. No, trzeba było optymalizować te wszystkie działania ochronne, osłonowe, jeżeli chodzi o tych przedsiębiorców i to wiązało się z tym, że wiadomo było, że ta inflacja dzisiaj wystąpi. No, Rada Polityki Pieniężnej też tutaj musiała podjąć działania związane ze stopami procentowymi. Krótko mówiąc, są bardzo mądre działania nakierunkowane na wsparcie właśnie Polek i Polaków, żeby dla nich, a nie dla jakiejkolwiek partii politycznych, te skutki właśnie tej pandemii były jak najmniej dotkliwe, bo naprawdę nie chciałbym, żeby dochodziło do takich przekłamień, bo tak jakbyśmy się poruszali w rzeczywistości, że ta sytuacja ma miejsce tylko w Polsce. No proszę zerknąć na przykład gospodarki hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej czy niemieckiej. Tam również zmagają się z tym samym problemem. No to jest kryzys ogólnoświatowy. No rozmawiałem z doktorem Cezarym Mechem niedalej jak wczoraj i on mówił, że są dwa główne czynniki inflacji na całym świecie. To jest właśnie to, o czym pan poseł Urbaniak wspominał już, czyli tak, kwestie energii plus no, wpompowanie ogromnej ilości w skali całego globu wykreowanych pieniędzy tak naprawdę w różne programy pomocowe. To musiało zaskutkować inflacją. Pan poseł Kurzawa, jak Koalicja Polska patrzy na kwestie finansowe, na operowanie stopami procentowymi? My bardzo źle oceniamy pana prezesa Glapińskiego. I tutaj nie zgodzę się z panem posłem Goskiem. Niestety pan prezes Glapiński zachowuje się jak typowy partyjniacki przedstawiciel, który nie potrafi zarządzać finansami, nie potrafi zarządzać tą instytucją bardzo ważną dla nas wszystkich Polaków, do której został skierowany przez PiS. Robi błąd za błędem, zresztą świadczą o tym jego oceny na świecie. Jest przez różne instytucje finansowe oceniany jako jeden z najgorszych w Europie prezesów właśnie narodowych banków. Jest on gorzej oceniany niż nawet prezes banku tego centralnego rosyjskiego. No to też o czym się mówi, czy tak samo innych krajów. No to bardzo źle wieszczy polskim finansom i także dalszym decyzjom NBP-u. Teraz inflacja uderza rzeczywiście w kieszenie wszystkich Polaków i teraz dostaliśmy kolejne uderzenie, bo podniesienie stóp procentowych to rzeczywiście odczują wszyscy nasi rodacy, ale też odczuje nasza gospodarka, bo może to spowodować trudności z zaciąganiem kredytu, ponieważ stopy są coraz wyższe. Wobec tego kolejnym etapem będzie spowolnienie tej gospodarki. Do tego nieuruchomione środki z Polskiego Ładu, nieuruchomione środki unijne, źle wykorzystane środki z poprzedniej perspektywy. O drożyźnie nie będę powtarzał, bo to właściwie wszyscy na pewno się pod tym podpiszą, bo każdy z nas to odczuwa w swoich portfelach. Sytuacja Polski, polskich finansów jest katastrofalna i też doprowadził do tego pan prezes Glapiński, który jest mierny,
bierny, ale PiS-owi wierny i wykonuje po prostu polecenia partyjne. I tak to niestety trzeba ocenić. Co do inflacji, ona zapewne na początku przyszłego roku, z tego co podają nam różnego rodzaju specjaliści, analitycy, może przekroczyć nawet 10%. Ona jest najwyższa od kilkudziesięciu lat. Za chwileczkę zbliżymy się do poziomu transformacji z lat 90., kiedy rzeczywiście ta inflacja była ogromna i zabiła wiele finansowo, wiele firm, wiele gospodarstw domowych. No chyba nie tego chcieliśmy, nie tego chcieli rządzący, a nie można się bez przerwy też tłumaczyć tą sytuacją wywołaną pandemią, bo rzeczywiście to utrudniło rozwój gospodarczy, ale przecież nasza gospodarka miała stać wyjątkowo dobrze na tle innych europejskich czy światowych nawet. No, fakty temu zaprzeczają, choćby kwestie związane właśnie z inflacją, z podwyżką stóp procentowych i z drożyzną. Mm-hmm. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, jakie będą skutki podniesienia tych stóp procentowych w ciągu najbliższych miesięcy. A teraz przyjrzyjmy się innej sprawie, bardzo ważnej dla Polski, która trwa już kilka miesięcy. Chodzi o sytuację na granicy z Białorusią i no, jeśli wierzyć przekazom z różnych źródeł płynącym, to dochodzi do pewnej nawet eskalacji tej sytuacji. Nie tylko, że tam na granicy wytwarza się swoisty kryzys humanitarny, bo liczba tych ściąganych, w moim odczuciu oszukanych ludzi przez Łukaszenkę, przez władze białoruskie rośnie. No ale mamy do czynienia z coraz dziwniejszymi zachowaniami na samej granicy, jakieś próby przeniknięcia umundurowanych ludzi z czymś na kształt broni, czyli no, incydenty graniczne, jak to się kiedyś mówiło. Panie pośle, znów kieruję moje pytanie do przedstawiciela Koalicji Polskiej. Jak pan, jak pańskie stronnictwo ocenia całą tą sytuację i jakie powinny być kroki podejmowane przez państwo polskie w najbliższych dniach, tygodniach? Przede wszystkim my, jako Koalicja Polska, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, wszyscy nasi współkoalicjanci zadecydowaliśmy, żeby dać mandat zaufania rządowi PiS-u i zgodzić się na budowę tego muru. Oczywiście też mieliśmy szereg poprawek, które no niestety nie zostały w tym projekcie uwzględnione. Natomiast uważamy, że rzeczywiście granic Polski trzeba bronić. Te incydenty no, są coraz ostrzejsze. Już w tej chwili słyszymy o tym, że pojawiają się tam uzbrojeni ludzie, którzy przeładowują prawdopodobnie broń. Może to jest coś na kształt zielonych ludzików, co znamy z Ukrainy. No, eskalacja tego konfliktu idzie naprawdę już w takim kierunku wojennym. Zresztą w jakimś sensie jesteśmy w tej chwili właściwie na poziomie wojny hybrydowej z Białorusią, też wojny takiej medialnej. Szkoda, że nie dopuszczamy dziennikarzy na granicę, aby też móc bronić się przed innymi państwami czy przed tą propagandą Łukaszenki, bo to by nam się przydało, taka rzetelna informacja ze strony naszych dziennikarzy, jak rzeczywiście ta sytuacja tam wygląda. Czy budowa muru rozwiąże ten problem? To jest też nie do końca pewne. Jest to jeden z elementów. Cieszy dzisiejsze zainteresowanie, zwłaszcza NATO, które zostało tam wyrażone przez jednych z najważniejszych jego przedstawicieli, że są zaniepokojeni sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, bo jest to przecież granica również NATO i granica Unii Europejskiej. Ja oczekiwałbym jeszcze większego włączenia się sił natowskich w naszą pomoc, ale także tego, aby władze polskie zaczerpnęły z tych możliwości, jakie mamy, będąc członkami Unii Europejskiej, czyli skorzystania właśnie też z pomocy jednostki, która jest przeznaczona do tego, aby chronić polskie granice, aby także skorzystać z pomocy NATO i uzmysłowić naszym sojusznikom, że jeżeli rozpocznie się jakiś konflikt, to nie będzie tylko konflikt polsko-białoruski, ale to będzie także konflikt Moskwy, oczywiście Mińska z NATO, z państwami, które wchodzą w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego, co wiąże się z dużymi problemami i myślę, że może to być zarzewiem naprawdę dalszych ogromnych problemów i konfliktów. Wobec tego zdecydowane kroki powinni podjąć także nasi sojusznicy i tutaj powinniśmy uruchomić przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oczywiście pana prezydenta. Dlaczego nie jest zwoływana Rada
na czele której stoi prezydent pośród właśnie związana z obronnością, także z tym niebezpieczeństwem, które czyha ze wschodu. No tutaj powinniśmy w tej chwili wszystkie ręce położyć na pokład i starać się bronić bezpieczeństwa Polaków i Polski. Panie pośle, kieruję pytanie do przedstawiciela Nowej Lewicy, pana Kopca. Tutaj pan poseł Kurzawa maluje taki obraz dość niepokojący, periculum in mora, jak mawiali Rzymianie. Czy pan podziela ten niepokój związany z pełzającą hybrydową wojną na wschodzie, czy też nie? Przede wszystkim podzielam pogląd pana redaktora, który przed chwilą nazwał ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej kryzysem humanitarnym, bo to jest przede wszystkim dzisiaj kryzys humanitarny. To, co najbardziej szkodzi sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, to to, że niezjednoczona prawica wykorzystuje go w celach politycznych po to, żeby stworzyć taką iluzję państwa silnego. Nie słyszy się o to, co pan poseł z Koalicji Polskiej powiedział o zwoływaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby z politykami porozmawiać o tym, jakie mogą być rozwiązania. Nie słyszy się o działaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie słyszy się o żadnych krokach ekonomicznych względem reżimu białoruskiego. Natomiast co się dzieje? Rząd polski, wykorzystując media podległe rządowi, informuje o osobach, które uzbrojone przekraczają tą granicę. Więc o czym to świadczy? Takie działania są na rękę tylko dwóm politykom po tej części, na tej części sceny politycznej, Aleksandrowi Łukaszence i... Halo, panie pośle? Halo? No cóż, czekamy w takim razie na... Halo, panie pośle? Granica, proszę mi dać tylko dokończyć. Halo? Czy ja mogę dokończyć? Tak, bo mieliśmy przerwę w połączeniu. Prosiłbym o powtórzenie kwestii, bo mieliśmy przerwę w połączeniu. Skończyło się po Łukaszence. Że Łukaszenka jest jednym z dwóch, którzy zyskują na tym. Tak, że podawanie przez media rządowe w Polsce rządowych komunikatów o ludziach, którzy przekraczają granicę, właśnie służy Łukaszenkiemu, bo Łukaszence dlatego, że chodzi o wywołanie konfliktu wewnątrz Unii Europejskiej, a Kaczyńskiemu chodzi na tym, żeby zmitologizować mit silnego państwa polskiego. Tymczasem silna granica to granica tak humanitarna. Artykuł 40 Konstytucji mówi jasno, że nikt w Polsce nie może być torturowany, a wywożenie ludzi do lasów, wstawienie na bagnach, to jest torturowanie. Więc to jest kompletnie takie pomieszanie z pomieszaniem celów politycznych, faktycznym kryzysem, ponieważ zamiast zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zamiast zainteresować się bezpieczeństwem na polskiej granicy, zamiast uszczelnić tą granicę zgodnie z zasadami humanitarnymi, robi się na tym politykę i na tym tracą wszyscy. Panie pośle, czy rzeczywiście robi się na tym politykę? To jest skandaliczna wypowiedź, jeżeli pan mówi, że komuś przyklaskuje Łukaszenka, to polskiej opozycji, gdy słyszy takie słowa, jak pan poseł przed chwilą wypowiedział, nikt nie wywozi imigrantów ekonomicznych do lasu, tylko są oni osiedlani w ośrodkach dla uchodźców. Ja panu posłowi nie przerywałem. Dwa, to musi pan poseł zwrócić uwagę na to, że to są zakładnicy reżimu Łukaszenki, bo oni nie uchodzą przed żadnymi działaniami wojennymi, bo jeżeli samolot w Mińsku ląduje z Bagdadu, z Iraku, gdzie nie ma od kilku lat działań wojennych i ci imigranci ekonomiczni płacą za to kilkanaście, nawet i kilkadziesiąt tysięcy dolarów, to nie są na pewno uchodźcy i to trzeba odróżnić. Kolejna rzecz to jest kwestia budowy muru. Ja się cieszę, że wreszcie dostrzegliście problem na granicy, bo gdy polski rząd, gdyby słuchać was, to wy wcześniej co mówiliście na początku? Wpuścić, to jest grupka 30-40 osób, doskonale wiecie, tylko dzisiaj nie chcecie się do tego przyznać, że poszedłby sygnał, że w Polsce istnieje kanał przerzutowy. My tylko w październiku odnotowaliśmy blisko 18 tysięcy prób nielegalnych. No, pan kiwa głową, ale takie są fakty, one może bolą. Wbrew temu, co wy mówicie, 18 tysięcy nielegalnych prób przekroczenia granicy. Wie pan, co by się stało, gdyby posłuchać tej waszej retoryki, wpuszczać wszystkich, a później sprawdzimy, to byłby... My, panie pośle, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby chronić zarówno polską granicę, granicę Rzeczypospolitej Polskiej, jak i granicę Unii Europejskiej. A jeżeli nie chcecie słuchać polskiego rządu, to prosiłbym, żebyście państwo posłuchali Frontexu, który był na tej granicy, ocenił działania jako wzorowe, czy chociażby urzędników Parlamentu Europejskiego, czy urzędników unijnych, którzy tak samo oceniają te działania i mówią o uszczelnianiu granicy. Mur ze wszechmiar jest potrzebny. Nie ma idealnej metody, żeby przeciwdziałać nielegalnej imigracji na granicy, ale ten mur to optymalizuje. Dzisiaj była konferencja też, podczas której
pan minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił jak gdyby zarys technologiczny tego muru. Doskonale wiemy, że to będzie nowoczesny mur, który będzie miał i tak kamery termowizyjne i detektory ruchu. On zoptymalizuje tą sytuację. Dzisiaj widzimy, że mamy do czynienia z coraz większym zagrożeniem. Cieszę się, że wreszcie zmieniliście państwo z opozycji narrację. I pan poseł Urbaniak, jak się na tą całą sytuację zapatruje? No tak, słuchałem cierpliwie tego, co tutaj zostało powiedziane. Mam wrażenie, że na lewicy to ludzie żyją chyba w jakimś innym wymiarze i pewnych faktów po prostu między innymi pan Kopiec nie dostrzega. Zacznijmy od definicji. Pamiętajmy o tym, że to, że ktoś ewentualnie jest wywożony z powrotem na granicę, że jest stosowany jakiś pushback czy coś, to nie jest tortura. To jest po prostu działanie służb. Więc takie... Wie pan, takie niedomówienia, takie małe kłamstewka, to jest po prostu małe. To jest małe i przykre. Więc mógłby pan sobie to darować. I teraz jest mój głos. A co do tego, co też zostało powiedziane na temat samej granicy i samego kryzysu. Otóż zabezpieczenie, ten płot, który będzie na granicy, jest niezbędny. Myśmy jako Konfederacja też przecież za tym głosowali. Mamy ewentualnie jakieś zastrzeżenia co do tego, ile czasu to będzie zrobione i za jakie pieniądze. Stąd była też nasza poprawka o to, by rząd co miesiąc robił sprawozdanie. Nie przeszła, no trudno, no dalej jest to potrzebne. Więc tutaj czekamy z niecierpliwością, aż się ta budowa zakończy, ponieważ nasi pogranicznicy, nasi żołnierze, policjanci też, którzy są właśnie na granicach, no dzisiaj muszą wytrzymywać ciśnienie. Wytrzymywać ciśnienie właśnie prób eskalacji ze strony białoruskiej, właśnie wytrzymywać ciśnienie ze strony imigrantów ekonomicznych, którzy próbują te granice w mniej lub bardziej agresywny sposób przekraczać. A pamiętajmy też o tym, że po stronie białoruskiej tam nie ma przypadkowych ludzi, ponieważ tam już jest zrobiony również płot i to całkiem przyzwoity. I to za jakie pieniądze? Za pieniądze Unii Europejskiej. Więc te osoby, które przechodzą przez stronę białoruską, przez zabezpieczenia Białorusi, to są ludzie, którzy już z przypadku tam nie trafiają, więc to wszystko jest duża, zorganizowana akcja. Potrzebna oczywiście też Łukaszence, między innymi do tego, by konsolidować wewnątrz tych ludzi, którzy jeszcze go popierają. I no to się będzie działo. Myślę, że czas może grać na naszą korzyść jako Polaków, ponieważ takie wydłużone, długie działania zaczepne poniżej tego progu wojny wcale nie są na rękę Łukaszence. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Mam wrażenie, że niestety będziemy jeszcze wracać do tematu granicy białoruskiej. Nieraz ostatni temat, o którym chciałbym z panami porozmawiać, to jest kwestia Marszu Niepodległości 11 listopada. Niby sprawa warszawska, lokalna, ale tak naprawdę wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest kwestia ogólnopolska, nawet europejska. Czy powinien się odbyć? Prezydent Warszawy twierdzi, że on się nie odbędzie w sposób legalny. Pytanie do posła opozycji. Panie pośle, jakie jest pana zdanie na ten temat? Halo, panie którego pośle? Posła opozycji? Przepraszam, do posła lewicy. Miałem na myśli pana posła Kopca oczywiście. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Marsz Niepodległości w formie organizowanej przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości to marsz, który zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu. To marsz, podczas którego dochodzi do podpaleń mieszkań, gdzie rzuca się kostką brukową, gdzie atakuje się służby porządkowe, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie ludzie przejawiają agresję i przyjeżdżają na ten marsz po to, żeby tą agresję zademonstrować w taki bardzo nacjonalistyczny sposób, który jest kompletnie nieodpowiedzialny, który kompletnie powinien być w Polsce nielegalny. Jeżeli chodzi o świętowanie niepodległości, można to robić w atmosferze dobrej, można to robić w atmosferze dumy narodowej wynikającej z tego, że jesteśmy wspólnotą. Dumy narodowej. Dumy narodowej wspólnoty. To mi się podoba. A nie to mi się siły. Podoba. Panie pośle... Ale nie. Nie, bardzo dobrze. Ciężko się pana słucha. Która się demonstruje przerzucanie kostek brukowych na policję czy na innych współobywateli. Ten marsz niepodległości... Mamy jeszcze kilka minut, a chciałbym, żeby każdy z panów się wypowiedział. Pan poseł Kurzawa. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Ja powiem tak, ja jestem prawnukiem powstańca wielkopolskiego. Przepraszam.
przepraszam, sąsiedzi za ścianą. A cóż, to nie my zagłuszamy. To sąsiedzi u mnie za ścianą, niestety to chyba będzie ciężko się przebić za chwileczkę. Natomiast uważam, że powinniśmy mieć możliwość wyrażania swojego patriotyzmu przez marsze jak najbardziej. Tylko jest przede wszystkim najważniejsza sprawa, że powinna być kontrola policji nad tymi wydarzeniami samych organizatorów, żeby nikt nikomu nie podpalał mieszkania, żeby nie przewracano samochodów, żeby nie wygłaszano tam bardzo kontrowersyjnych haseł antydemokratycznych, czy też negujących, nie wiem, wielokulturowość Polski w jakikolwiek sposób. I uważam, że jeżeli to będzie się w atmosferze spokoju, pokoju, bez niszczenia, bez wulgaryzmów, to jak najbardziej. Tylko od tego są służby, aby to odpowiednio też zabezpieczyły. I też organizatorzy, którzy powinni tego pilnować, żeby Marsz Niepodległości kojarzył nam się dobrze. Rzeczywiście z niepodległością, ze świętem, z rodzinnym takim wielkim piknikiem, a nie z wielką burdą. Panie pośle, pan tu reprezentuje obóz rządowy, no więc spada na pana ciężar pytań o służby, o zabezpieczenie ze strony państwa. Służby zawsze są i państwo zabezpiecza wszelkie tego typu pochody polskich patriotów z biało-czerwonymi, dumnymi flagami, bo jesteśmy dumnym narodem polskim, to jest wielkie święto dla polskich patriotów, tam tym marszem, w którego pochodzi ja też co roku praktycznie biorę udział, proszę się przejść, naprawdę wędrują całe rodziny, mamy z wózkami, tam nie ma żadnych zagrożeń. Są oczywiście, pojawiają się prowokatorzy i do takich sytuacji i ekscesów też dochodziło pojedynczych, które są wykorzystywane. Natomiast mam ogromny żal i pretensje do prezydenta Trzaskowskiego, tego liberała, wolnościowca, który tak wybiórczo podchodzi do tego typu organizowanych manifestacji. Jeżeli chodzi o manifestacje środowisk LGBT, to rozumiem, że wszystko byłoby okej, ale ja pamiętam te znamienne słowa pana Rafała Trzaskowskiego. Puśćcie mi tu jakąś muzyczkę, to jest moje miasto. To nie jest miasto pana Rafała Trzaskowskiego, tylko to jest stolica Polski, narodu polskiego i polscy patrioci mają pełne prawo przejść tym miastem pod biało-czerwonymi flagami. I pan... Jednym zdaniem tylko... Ale jednym. Panie pośle, ja mieszkam na Powiślu, koło tego mieszkania, które zostało podpalone. Rozmawiałem z sąsiadami. Ta osoba jest ujawniona, ten sprawca. I przerażeni tym, co się wydarzyło, byli zszokowani i bali się o własne bezpieczeństwo po przejściu tego marszu. Tak to wygląda. A podczas strajku kobiet, wie pan, do ilu sytuacji dojdzie? Z tym, że nie można się tak przerzucać, a wy jesteście gorsi. Skupiajmy się na konkretach, pan poseł Urbaniak, bo rzeczywiście ja też przyglądam się Marszowi Niepodległości od początku 2010 roku i tam jest rzeczywiście wszystko. To znaczy są polscy patrioci dumni z niepodległości, dumni ze swojego państwa, dumni ze swojej historii, ale są też wybite szyby, są przewrócone kosze na śmieci. No więc jak z tym marszem jest, panie pośle? Tak, jako osoba, która organizowała ten marsz od 2010 roku, czy wyjazdy, czy właśnie kwestie zabezpieczenia, w różnych rzeczach brałem udział i w tym roku też pewnie będę brał udział. No, szanowni, powiem przede wszystkim tak, żeby marsz mógł przejść bezpiecznie, to przede wszystkim trzeba marszowi i ludziom, którzy idą w tym marszu, nie przeszkadzać. Ponieważ to, co widzieliśmy przez lata od 2015 roku, do 2019 roku to był wzorowo przeprowadzony Marsz Niepodległości, choćby dlatego, że wtedy służby też mniej lub bardziej, ale jednak współpracowały. W roku 2020 już służby nie współpracowały, w latach Platformy Obywatelskiej służby też nie współpracowały, a nawet były konfrontacyjnie nastawione. I wtedy faktycznie dochodziło do sytuacji trudnych, sytuacji, gdzie zdarzały się wybite szyby, gdzie zdarzały się jakieś mniejsze lub większe zamieszki, ale właśnie podkreślam jedną rzecz. Tutaj potrzeba współpracy ze służbami. Służby powinny zająć się zabezpieczeniem prowokatorów, między innymi takich z lewicy, którzy specjalnie stawiają się na trasie marszu. Powinny zająć się też po prostu przypilnowaniem tego, by trasa była drożna. To są rzeczy, których tak naprawdę potrzebujemy od służb. Jeśli to jest, to marsz przejdzie w sposób bezpieczny i w sposób cywilizowany. Więc tutaj naprawdę nie trzeba wiele, tylko trzeba dobrej woli. A co do tego, co się wydarzyło też po stronie władz Warszawy, no zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać, bo sytuacja faktycznie jest niejasna, jeśli chodzi tutaj o trasę marszu. Natomiast marsz na pewno się odbędzie.
I o tym jestem przekonany. To, co zrobił znowu pan poseł Kopiec, to no, sytuacja przykra, tak? Znowu obrażanie ludzi, stygmatyzowanie, obkładanie łatkami, bo pewnie nie był, nie widział, ale lubi oceniać i lubi nazywać wszystkich faszystami. No. To jest standardowa metoda lewicy. Ja się na tę metodę nie zgadzam i przestała już na mnie i na moich przyjaciół działać. Panowie, można by mówić długo i zapewne będziemy o Marszu Niepodległości, jak on się już odbędzie, bo tak czy siak się odbędzie, tak mówią organizatorzy, rozmawiać. Być może w tym samym towarzystwie, bardzo bym chętnie panów widział w studiu, żebyśmy sobie właśnie omówili już po 11 listopada, a na chwilę, na tą chwilę kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za wypowiedzi dla naszej stacji. Naszymi gośćmi byli w naszym studiu pan Mariusz Gosek z Solidarnej Polski, a na łączach internetowych panowie Michał Urbaniak, Maciej Kopiec i Dariusz Kurzawa. Kłaniam się nisko. Natomiast w studiu Telewizji Republika już za chwilę serwis informacyjny i Michał Trześniewski.